wyznaczony został termin publikacji na godzinę 14. Jednakże z uwagi na przedłużenie się sprawy pana sędziego Niedobeckiego o sygnaturze 143/14 i niemożne zakończenie wcześniej z uwagi na to, że sprawa jest sprawą aresztową, z tego powodu opóźnienie, za co przepraszam, będzie ogłoszony wyrok w sprawie. Proszę o powstanie. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 26 stycznia 2015 roku Sąd Okręgowy w Katowicach w Wydziale 16 Karnym w składzie tutaj obecnym w obecności prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach po rozpoznaniu na rozprawie dnia 4 listopada 2014 roku i 26 stycznia 2015 roku sprawy z wniosku Zygmunta Miernika o zadośćuczynienie w związku z jego niewątpliwie niesłusznym zatrzymaniem w dniu 10 lipca 2013 roku. Sąd orzeka na mocy artykułu 552 paragraf 4 Kodeksu Postępowania Karnego wniosek wnioskodawcy Zygmunta Miernika oddala na mocy artykułu 29 ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze z dnia 26 marca 1982 roku oraz paragrafu 14 ust. 6 rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokat Barbary Jędras kwotę 177 zł i 12 groszy tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej wnioskodawcy z urzędu. Punkt trzeci, na podstawie artykułu 554 paragraf 2 Kodeksu Postępowania Karnego kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa. Można usiąść, kiedy będą podane krótkie motywy wyroku. Sąd w dniu dzisiejszym, tak jak powiedziałam, podał krótkie motywy wyroku. Szczegółowe uzasadnienie będzie sporządzone na wniosek, który może być złożony w terminie 7 dni od dnia dzisiejszego. Po złożeniu wniosku będzie sporządzone uzasadnienie i doręczone stronie składającej taki wniosek, tutaj w tym wypadku panu wnioskodawcy. I jeśli wnioskodawca z wyrokiem się nie będzie zgadzał po sporządzeniu uzasadnienia, może wnieść od tego wyroku apelację w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnego uzasadnienia do sądu apelacyjnego za pośrednictwem pierwszego sądu. Zrozumiałe sporządzenie? Sąd rozpoznał sprawę, tak jak wskazałam, na dwóch terminach po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w postaci przesłuchania wnioskodawcy, odtworzenia w dniu dzisiejszym zapisu przebiegu zajścia z 10 lipca 2013 roku znajdującego się w aktach 3KP 636/13 Sądu Rejonowego w Katowicach. Doszedł do wniosku, że wniosek o zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie jest bezzasadny. Nie było to zatrzymanie zdaniem tutejszego sądu niewątpliwie niesłuszne. Zdaniem sądu zatrzymanie było więc legalne, zasadne i prawidłowe. Opierając się o te dowody, które tutaj, o których tutaj sąd wspomniał, a więc dowód zeznań wnioskodawcy i zapisy przebiegu zajścia, które były nagrywane przez kilka kamer z kilku ujęć, mógł sąd w pełni przeanalizować przebieg zajścia, a w tym także przebieg zatrzymania wnioskodawcy. I tak zdaniem tutejszego sądu zatrzymanie było jak najbardziej legalne. I miał tutaj sąd na uwadze moment podjęcia decyzji o zatrzymaniu, a więc tym momentem nie był początek zajścia, a kolejny etap zajścia, kiedy osoby biorące udział w manifestacji nie podporządkowywały się poleceniom policji i doszło do naruszania nietykalności cielesnej funkcjonariuszy policji i działań zmuszających zaniechania dalszych czynności. Istniała więc zdaniem sądu prawna podstawa do zatrzymania wnioskodawcy. Zdaniem sądu zatrzymanie było również zasadne i miał tutaj sąd również na uwadze przebieg zajścia, z którym to przebiegiem sąd w dniu dzisiejszym się zapoznawał. Nie ma wątpliwości co do tego, że stosowane przez policję środki poprzedzające zatrzymanie okazały się nieskuteczne.
Osoby biorące udział w zajściu, w szczególności wnioskodawca, nie zastosowały się do poleceń policji. I dlatego jak najbardziej tutejszy sąd uznał, że zatrzymanie było zasadne. Zdaniem sądu okręgowego zatrzymanie było również prawidłowe, a więc środki przymusu bezpośredniego zostały zastosowane w sposób niezbędny do osiągnięcia celów, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, z jednoczesnym wyborem środków o możliwie najmniejszej dolegliwości. Zdaniem tutejszego sądu też funkcjonariusze policji dopełnili przy zatrzymaniu niezbędnych formalności. I na marginesie można jedynie wskazać, że zajście miało przebieg bardzo dynamiczny. Interwencja była podejmowana w warunkach właśnie dynamicznych, dlatego nawet interweniujący policję mogli ograniczyć się do okrzyku policja, podejmując interwencję. Z tych wszystkich względów uznał sąd wniosek wnioskodawcy za niezasadny i wniosek ten oddalił. Konsekwencją wydanego orzeczenia stało się zasądzenie na rzecz pełnomocnika wnioskodawcy kosztów pomocy prawnej udzielonych wnioskodawcy i konsekwencją również stało się wydanie orzeczenia w przedmiocie kosztów postępowania, a postępowanie odszkodowawcze jest wolne od kosztów, dlatego taka też decyzja sądu okręgowego. Czy ma Pan jakieś pytania? Mam, Wysoki Sądzie. To już nie jest biały. Czy Pan zrozumiał, to jest biały? Tak. Za oburzenie stwierdzam, że to już nie jest białość. Nawet nie macie standardów białości. Proszę o opuszczenie sali. To właśnie czynię. Wysoki Sądzie, będę żądał uzasadnienia na piśmie. Żądajcie, wiecie co, pomnik nazywacie zdrajców, oprawców pomnikiem. Nas, patriotów, bandytami. Było tak. Dziękuję. Jest Pani taka młoda, a nie za Pani historii. Złożymy się na lekcję historii, żebyśmy zapoznali się, gdzie jest prawda. Szkoda i trzeba więcej polityki wprowadzać, bo byli pracownicy. A na temat prawidłowości zatrzymania, to byłby na temat wujka. Oni też działali zgodnie z przepisami. Dlaczego panom Rymberga? No bo wszystko legalne. Tylko czemu panom Rymberga? Dobra. Teraz tak, Zygmunt, czy siadę wniosek o uzasadnienie? Dowódcy drużyn do mnie! No, zaczynamy. 4:55 wychodzimy, zadania znacie. Rozdać broń i opaski. Pozycje wyjściowe bez zmian, kolumn ubezpiecza. Tak jest! Wykonać? Tak jest!